Dziękuję Państwu. Szacowni, dzisiaj będziemy mieli wspaniały koncert Jurka Paterskiego. Pokażę nam tajniki swoich niesamowitych akordeonów. Natomiast chciałbym zaprosić już teraz, dzisiaj, za tydzień, żebyście przyszli również, będzie znany bluesman Kajetan Drost. Naprawdę kawał dobrego bluesa będzie. I cóż, a już niebawem zbliża się 12. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, Źródło wciąż bije. To będzie 10-11 czerwca. Pierwszego dnia, czyli w sobotę, spotykamy się tutaj w Światłowni. Będzie konkurs wykonawców, którzy zjadą do nas z całej Polski. Potem będzie koncert laureata z ubiegłego roku, Grzegorza Paczkowskiego. I w niedzielę spotykamy się już w sali Manru Opery Nowa. Tam będzie gala tegorocznych laureatów i całość zakończona koncertem Mirosława Czyżykiewicza. Także serdecznie zapraszamy. Można już tam sobie zaproszenia rezerwować w barze. Są do odbioru. Po ile są? To znaczy wprowadzamy cegiełki na rzecz fundacji w cenie 20-40 zł. Jak Państwo nas oceniacie, taką cegiełkę weźmiecie. I cóż, co jeszcze? Aha! Chciałbym też prosić Was o pomoc w rozpropagowaniu tego festiwalu. Jak ktoś ma miejsce, gdzie mógłby zawiesić plakat, to prosimy. Tam są właśnie też przy barze takie plakaty. Można wziąć po kilka, można wziąć, rozwiesić gdzieś tam. I ostatnia już taka informacja parafialna. Mianowicie ruszyliśmy ostatnio właśnie z taką akcją Instrukcja obsługi niewidomego. Jest to, myślę, bardzo potrzebna sprawa. Jeździmy po szkołach, po jakichś domach kultury, po urzędach i po prostu przedstawiając bliżej jakby sytuację osoby niewidomej, staramy się uwrażliwiać ludzi na to, żeby w taki, a nie inny sposób reagowali na osoby niewidome. Myślę, że jest to istotne. Najciekawiej to właśnie przebiegają takie spotkania właśnie w szkołach, w podstawówkach. Dzieci są po prostu niesamowite. Zadają wprost takie pytania, że po prostu... Ale na wszystkie pytania odpowiadamy. Także jeżeli macie jakieś miejsce, gdzie można nas zaprosić, to zgłoście się. Przyjedziemy z chęcią. A dzisiaj już przed Państwem Jurek Paterski. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, ja jestem tu tak jak człowiek pracujący, jak Irena Kwiatkowska. Dzisiaj pracowałem, proszę Państwa, jak z Grzesiem rozmawiałem przed chwilą, w Fordonie. Jakieś duże nagłośnienie. Potężne wady, bo szkoła 67 na Kumera miała 25 lat od powstania Srebrnej Gondy, tak? Dużo samochodów i tak dalej. I głośna muzyka na powietrzu, prawda? Tutaj takie kameralne nastawienie, już bardziej słyszalne, lepiej. Się cieszę, że Państwa widzę, znajome buzie co niektóre, prawda? Chciałem tylko powiedzieć, że mam dzisiaj dwa akordeony, ponieważ wszystkich instrumentów, które gram na paru instrumentach. Oczywiście jestem pianistą i to, jak wspominałem wcześniej, dużo z tego powodu opłynąłem świata, prawda, bo grywałem na takich statkach, gdzie grałem jako pianista, ale też gram i na gitarze rockowo, powiedzmy, na festiwalach rockowych się pojawiam też. Ale ukochana więcej akordeon i żeby, jak już mówię o tym słowie akordeon, to przywołuję słowo, nazwisko bydgoszczanina, który mnie też uczył wcześniej dużo, Mirosław Marks, takie nazwisko, prawda? Tak, od czasu do czasu Chocek rozmawiał z Mirkiem, dostawił dużo filmów na YouTube, wystarczy pisać Mirek Marks, Mirosław Marks, z całego świata piszą mu same newsy, tam bardzo fajne, pozytywne opinie. Uczyłem się też u niego, ktoś nawet powiedział, że czuć we mnie tą
to nazwać. Bo Mirek grał z taką swadą, te wszystkie takie walczyki francuskie, on się specjalnie w walczykach Muset. Za chwilę zagram oczywiście. Mam tu dwa instrumenty. Przepraszam. Tak? Może ja wezmę drugi mikrofon, przepraszam. Proszę Państwa, mam jeden instrument firmy niemieckiej Homer, Atlantic 4 Deluxe, akustyczny zwykły akordeon, bo kiedyś gitary też były elektryczne, akustyczne, dopiero potem przyszły elektryczne. Natomiast akordeonami było tak, że długo były cały czas akustyczne, dopiero w 2010 roku firma Roland, polska firma, przy współpracy z Amerykanami wydała elektroniczny instrument. Oczywiście w Polsce za dużo ludzi nie ma. Bydgoszczy jestem pierwszy, który ma taki instrument elektroniczny. Dużo to kosztuje, prawda? Ale jestem takim fascynatem, że nie kupię samochodu, ale wezmę instrument sobie kupię, proszę Państwa. To jest taka rewolucja w instrumentach akordeonowych. Na czym będzie polegała? Za chwilę Państwu pokażę, grając najpierw na tym instrumencie akustycznym, a za chwilę zagram na tym elektronicznym. Oczywiście mam tutaj też wspomagające takie moduły, tutaj, że proszę Państwa, czasami nie ma za co się chwycić, lepiej było grać tylko na czarnych i białych klawiszach, a tu jeszcze elektronika. A tu mam stopery, proszę Państwa. Jest stoper 5, 1, 2, 3, 4, 5, to jest od tej maszyny. Dwa stopery od tej maszyny, tutaj mam ukrytą drums maszynę, czyli maszynę perkusyjną, pomocniczą. Tu mam mikrofon, prawda, tak, czyli... A że ja jestem kabareciarzem, proszę Państwa, to niektóre osoby mnie znają z programów kabaretowych takich. Tu mam jeszcze komputer wspomagający do podkładów, prawda, bo mogę zagrać też autentycznie, co zaraz zobaczycie, a mogę też zagrać z podkładem, jakby ze mną zalął tutaj taki Big Band był w postaci perkusji, saksofonu, gitarzysty basowego czy pianisty dodatkowo. Wezmę instrument. Instrumenty są zwykle drewniane, a ten natomiast, proszę Państwa, jest blaszany. Niemcy zrobili sobie taki instrument blaszany. Z tego powodu jest głośniejszy niż drewniany. No i lżejszy. Zagram początek utworu, nie cały, utworu, który kiedyś nauczył mnie właściwie Mirosław Mars. To było dawno temu, z repertuaru Alberta Wozera, to jest niemiecki kompozytor. Utwór nazywa się Flickenblätter. Zagram go może pierwszą część, a potem, proszę Państwa, spróbuję go zagrać z podkładem, dobrze? Będziemy widzieli, jaka różnica. Wszelkie sprawy, które wychodzą spod palca, czasami jakieś kiksy mogą być, albo mogą być, prawda? No to mogą być zatuszowane przez brzmienie, prawda, całej orkiestry, która z tyłu tam akompaniuje. Thank you.
Czyli proszę Państwa, oczywiście akordeon powinien być szczelny, czyli tu kompresja powinna być, żeby nie miał jakichś dziurek i tak dalej, żeby nie leciało fałszywe powietrze. Dlatego, po to, żeby mógł sobie grać coś takiego, żeby mógł atakować ten akordeon, żeby on nie miał takich luźnych, że... No to jest inna muzyka, prawda? Zagram jak piękny cyganie, coś tak. Ale żeby to było... Ciął jak brzytwa, proszę Państwa, po fali oceanicznej, prawda? On musi być bardzo szczelny. I oczywiście taki akordeon ma tutaj rejestry. Oczywiście teraz zagrałem utwór, no na rejestrze główny, tu ma taki główny rejestr, prawda? Cztery chóry, ale mam też inne brzmienia. Na przykład mógłbym zagrać, zagram kawałek utworu francuskiego Pod dachami Paryża. To jest najbardziej taki znany z walczyków francuskich Musette, gdzie na całym świecie, jak się powie akordeon, to się myśli, jeżeli to Paryż, to akordeon, prawda? To Plac Pigalle. Mógłbym zagrać kawałek, zagram na tym instrumencie i przesiądę się za chwilę na tamten instrument. Mógłbym zagrać prosto bardzo. Bardzo prosto. Wariacje stosować w środeczku, gdzie byłem pokazany, że mogę jechać pomiędzy melodią, ale melodia jest gdzieś tam w uchu zakodowana, ona idzie. Ściągnę, proszę Państwa, ten akordeon. Wezmę teraz ten cięższy akordeon. Ten waży 11,5 kg, a tamten 14,5.
czyli gram sam, proszę Państwa. Już eliminuję perkusistę, prawda? I tego, który na tej tubie tam, prawda? No bo oczywiście mogę tubę sobie zmienić i mogę zagrać dla Państwa. Mogę po prostu z gitarą basową zagrać. Mogę opuścić perkusję, prawda? Mogę, proszę Państwa, zagrać dla Państwa na organach, prawda? Będzie akordem, czego przykładem jest utwór na przykład Besame Mucho na przykład.
prawda? Ja oglądam duże YouTube, proszę Państwa, i ci Włosi naprawdę są bardzo dobrymi instrumentalistami. Chyba nie ma lepszych w świecie. No i akordeony firmy włoskich firm są bardzo dobre. Teraz zagram utwór pod tytułem Flip Flag, z kolei na tym instrumencie, bo on ładnie brzmi. Lepiej niż tamten, mi się wydaje. Bo tutaj, proszę Państwa, w tym akordeonie mam... To jest jeden akordeon. Ma tam 11 registrów, czyli 11 różnych brzmień. Ale ten akordeon ma skupione w sobie 49 akordeonów światowych. Dokładnie tak, jakby 49 stało dobrych marek akordeonów. Każdy po 11 registrów. Tutaj wszystko mam jeden, prawda? Mogę to sobie zmieniać. Plus oczywiście barwy fortepianu i tak dalej. Ale oczywiście lepiej mi się gra na fortepianie tak. Bo jest inna technika, proszę Państwa. Jak ja jestem ustawiony ręką i ścięgnami tak, pionowo. I ten utwór, który za chwilę zagra, nazywa się Flick Flag. Pietro Frossini, to jest znowu Włoch z kolei. Natomiast próbowałem grać na fortepianie i już nie mam takiej prędkości, prawda? Poza tym, że klawisze fortepianowe są bardziej cięższe niż tutaj. Inaczej odbija. Nie tak szybko atakuje klawisz i odbija z powrotem. Dobrze. Kwestia zagrać tego lot śmiela. Można zagrać, proszę Państwa.
trzygonie. Właśnie się go uczę, także nie zagram teraz spokojnie. Bo kwestia teraz opalcować cały palcami. Ręka mam 5 palców. Można grać wszystko, starać się, jeżeli się dobrze nie opalcuje palec po palcu, który ma być pierwszy, potem ma przełożony być przez piąty i tak dalej, to tego się nie zagra. Jak będzie prosty utwór, oczywiście typu La Paloma i tak dalej, to się zagra takie proste utwory, ale takie utwory wirtuozerskie, typu Lot Śmiela na przykład, no to trzeba mieć opalcowane. I to robi właśnie Mirek bardzo doskonale, Marks. I mnie tego nauczył. I jak ja teraz gdzieś nuty ściągnę, a podoba mi się utwór, to teraz ja rozbiję lepiej, bo w YouTube, proszę Państwa, najpierw sobie go słuchacie utworu, jakiś fajny, z ucha, brzmi. Potem szukam nut do tego, prawda? Znajdę nuty, to są czyste nuty, prawda? To sobie jeszcze muszę opalcować, jak ja to bym zagrał, prawda? Ustawiam sobie tempo i teraz patrzę, czy w takim tempie, czy wolę, bo mogę zagrać, prawda, utwór. No ten, co gra na przykład. Nawet wolę, jeżeli potrafię wolno zagrać. A mogę takie wolno. Nawet mi nie idzie, wiecie, nie powiedziałem, czy on się idzie, prawda? Ale taki Lot Śmiela może być grany w tempie 120 i będzie dobrze dla Państwa. Ale pomiędzy muzykami stary, my go podlasujemy tak, żeby on w ogóle żeby, tak dobrze, to trzeba go podkręcić. Tam jeszcze 132 mu na przykład, tam to już jest kosmos, prawda? To już naprawdę trzeba go mieć ogranego w pamięci, bo są dwie metody, proszę Państwa, grania na akordeonie, czy na każdym innym instrumencie. Z ucha tak zwanego z kapelusza. Kapelusz tutaj też wziąłem ze sobą, tak? On czuwa, tak? Ale i z nut. Są dwie szkoły. Dobrze, że dwie szkoły się spotykały gdzieś tam, prawda? Bo ja gram z nut i zagram z nut, prawda? A nie gram miesiąc utworu, jakby wrócę po miesiącu. To do nut spojrzę najpierw. Mi się przypomni to szybciej. A niestety zapamiętanie wszystkich utworów na pamięć, no... To jest zmora wykonawców scenicznych, wokalistów, proszę Państwa, też. A szczególnie teksty. No bo gdy tam, ja rozumiem, Sikorowski śpiewa pod budą, ma tam 40 utworów na blachę wybitych, to budzimy go o 24, on wie, kapka, płyną łzy i już jedzie, koniec. Zakodowane, ma wyćwiczone, ale gdy są jeszcze zespoły tak zwane do tańca, to one muszą ten repertuar mieć szeroki, różnych wykonawców, no to ściągają potem, prawda? No i wszystko to tak jakby nuty dla nich tekst, prawda? Ja teraz spróbuję z Państwu tutaj zademonstrować, jak zagram swinga jakiegoś prostego z takim urządzeniem. Włączę sobie bas. Żeby nie było, proszę Państwa, jest gitara basowa. Odzywka jest akordonowa. Ale gdybym chciał odzywkę zrobić sobie gitarową, może taką. Jedno co zwrócę, bo jestem sam dzisiaj, nie mam akustyka. Już akustyk był, proszę Państwa, już bym podgłosił akompaniament perkusji, bo ja słyszę tu akordeon, prawda, a nie słyszę akompaniamentu, który jest dla mnie wzorcowy. Bo to jest maszyna, która mnie prowadzi, prawda? Jestem sam dzisiaj, proszę poprawkę jeszcze wziąć na to. Teraz zagram utwór pod tytułem Zabiorę Państwa do Paryża, najlepsze kasztany rosną na placu. Aurelia lubi je tylko jesienią. Było takie hasło dalej, nie? Widzę, że Państwo mam żonę. Świeżą markę do wieści, tak?
chciałem powiedzieć, że ten instrument bardzo ładny ma tu barwę, prawda? Typowy francuski. Już całkiem tamten miał bardziej uboższy, prawda? Oczywiście tych barw jest dużo więcej. Jeszcze chciałem Państwu dać taki przykład francuskiej muzyki. Charmant, tak? Bo ja francuskiego nie umiem. Piszę przez CH. Harmaine, tak? Charmant, tak? Z francuskiego umiem tylko Paris, prawda? Jakoś mi się ten język nie trzyma. Oczywiście grając też na statkach, prawda? Musiałem operować angielskim, ale też dużo niemieckim, bo też grałem dla Niemców dużo. Ale wyobraźcie sobie Państwo, gram tu sobie na fortepianie. Przychodzi jakiś Amerykanin do mnie. To tak jakby w Polsce, prawda? Kaszub podszedł do mnie, Kaszub, on. On był z Ohio. Taki góra ich nie tam, prawda, amerykański. Jeszcze miał cygaro. Coś do mnie tam, ja sobie gram, prawda, on mówi, usłyszałem tylko memory i nic więcej. Tak sobie myślę, memory, to mówię, i sobie gram, mówię, one more piece, but only slowly, peace. I tu gram, muszę jednocześnie grać i myśleć, co on tam chce. I oczywiście chciałbym z musicalu Catch, dokładnie. My jako pianiści, którzy tam jeździliśmy, mieliśmy takie, prawda, co może być uderzające, co im Amerykanie mogą potrzebować. Ja wiem, jako Polak, że ja mogę grać to i to, co się może podobać. Gdzie się podział tamte bratki, czy coś on strzela, a psakuje na przykład. To samo Amerykanin wie, ale jako Amerykanin tego nie wiem. Wiem, że u nas jest szła dzieweczka, prawda, idzie, prawda, jest to ludowe. Ale u nich jest całkiem coś innego, prawda? U nich jest muzyka country. I teraz Państwo zobaczą. Jestem tu na takim rejestrze. I teraz będzie różnica. Jest różnica i za to się płaci, proszę Państwa. Ja zapłaciłem za to, żebym ja miał ucztę muzyczną. Bo dzień dla mnie, gdzie nie zagram chociaż jakiegoś kawałeczka utworu na akordonie sobie, chociaż pianino mam, czy gitar, tak dalej, czy saksofon leży, pianino otwarte nawet. Nie. Akordon jakoś mnie tak chwycił, proszę Państwa, że jak nie zagram jednego utworu, to jakbym śniadania nie zjadł, prawda? Chociaż trochę, trącę jakiegoś tam, chwycę, zobaczę. Ten lat śmiela, trzecia część, bo tam nie szła, prawda? Tu jest taki utwór. To nie pomaga, bo ja nie słyszę, czasami tempo mogę zgubić, prawda? I muszę dużo się skupiać, prawda? Żeby słyszeć, czy ja jestem w tempie z tymi kolonami, które biją na was, a nie na mnie. Tu powinien mieć spójnik, prawda? Także jeżeli coś tam nie odsłuch, prawda? Że coś nie tak, prawda, to nie wynika to z mojej, to jest technicznej, prawda? Gdybym chciał zagrać utwór bardzo prosty, La Paloma na przykład, prawda? To bym sobie ustawił tutaj, prawda? Beginę, taki rytm. Ustawię, proszę Państwa, i tak.
prawda? Życzę Państwu teraz miłej przerwy, prawda? Zrobimy 15 minut przerwy, góra, prawda? Ja za chwilę Państwa zapraszam na następny set, bo trochę przerzuciłem go o 10 minut za długo, prawda? Bo miałem robić półgodzinny set jeden i potem miała być przerwa takie. Został tutaj komunikat. W związku z tym zapraszam Państwa, no nie powiem, na małego drinka, prawda?